Przypominamy, od jutra, 1 czerwca, wchodzą w życie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany ważne zarówno dla kierowców, jak i pieszych uczestników ruchu drogowego. W pierwszej kolejności chodzi o obowiązek udzielenia pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych, kierujący musi ustąpić nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu, ale również pieszemu, który do tego przejścia się zbliża. Do zachowania szczególnej ostrożności na przejściu zobowiązani są także piesi. Ustawodawca zakazał, aby pieszy, który porusza się, przemieszcza się po oznakowanym przejściu dla pieszych, mógł korzystać z telefonu komórkowego lub z innych urządzeń elektronicznych, które rozproszyłyby jego uwagę. Na drogach ekspresowych i autostradach zabroniona ma być tak zwana jazda na zderzaku. Kierowcy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Odstęp ten, wyrażony w metrach, określa się nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość naszego pojazdu. Dla przykładu, kierujący, który porusza się drogą ekspresową z prędkością 100 km na godzinę, zobowiązany jest do tego, aby zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów. Ujednoliceniu ulega też dopuszczalna maksymalna prędkość jazdy w terenie zabudowanym. Od jutra powinna ona wynosić nie więcej niż 50 km na godzinę przez całą dobę.